Złowiłem dzisiaj ponad 30 leszczy. Witajcie. Dzisiaj ryby świetnie brały. To już wcześniej rano. Przygotowałem sobie łowisko. Zanęciłem z pombem. Najpierw na 70 metrze. I na 15. Niestety ani w jednym, ani w drugim miejscu ryby nie brały. Więc zacząłem się cofać. Z 70 metra doszedłem do 42, 5. I tam odnalazłem ryby. I zaczęła się rzeź liniątek. Cały dzień piękne leszcze, grube, brały jak szalone. Około godziny 11 musiałem zwinąć drugą wędkę, bo nie dałem rady łowić na obie. Było branie za braniem. Leszcze bardzo ostro, dynamicznie brały. Co ciekawe, nie było zwolnień szczytówki. Były mocne odjazdy. Większość to były już piękne łopaty. W przedziale od 50. Największa ryba miała 67. Ryby miały wagę gdzieś między 2,5 a 4 kg. Naprawdę była dobra zabawa. Głównie ryba brała na łowczersy i na kukurydzę czosnkową. Do kosza nasypałem fishmila, sweet fishmila. Poprawiłem naszym peletem z Carpexu o smaku ryby. Zarzucę i wrócę do Was. Poczekajcie. Mamy kolejną rybkę. Kolejny większy leszcz. Aczkolwiek widać, że bardzo nerwowy. Tym razem wziął na łowczersa z kisłe masło. Niestety zdarzył się wypadek. Złamała mi się sztyca z podbieraka. Całe szczęście, że zawsze wożę ze sobą duży podbierak karpiowy, bo zostałbym całkiem bez podbieraka. Zaraz rybkę wyciągniemy. O, już ją widzę. Szybkie wyczepienie i mamy smoka. Na moje oko około 60 cm. Piękna rybka, piękna. Świetnie. I wypuszczamy. Leszczom smakowała taka zanęta, bo bolą mnie plecy przez to wszystko. Pierwszy raz cieszę się, że za chwilę pojadę do domu. Zobaczcie, jaka piękna ryba.